dla Johana Remena Evensena. Do dziś najdłuższy jego skok to było 224,5 metra. Dziś 243 metry podczas treningu. Nowy nieoficjalny rekordzista świata Johan Remen Evensen. Teraz też będzie bardzo, bardzo daleko, ależ niesamowicie daleko. Znowu skacze Norweg. Znowu chyba ponad 240 metrów, proszę Państwa. Z szóstej belki startowej 246,5 metra. Mamy kolejny nieoficjalny rekord świata Johana Remena Evensena. No, dwukrotnie poprawić rekord świata jednego dnia to jest wyczyn nie lada. 246,5 metra Johan Remen Evensen. Miał korzystny wiatr wiejący pod narty, ale niezbyt mocno. No, wykorzystał to fenomenalnie. Prawie ćwierć kilometra. Niesamowite. Proszę popatrzeć, bardzo spokojny, piękny lot. No to lądowanie, bez telemarku oczywiście, ale bez podpórki, co jest ogromnie istotne. No i punkty za odległość 181,8 przy 138 punktach Daiki Ito, przy 135.